Dzień dobry, u mnie w szampańskim nastroju Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL-u, prezes tejże partii. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Szampański nastrój, pewnie jakieś postanowienie noworoczne, takie łatwe, że pan od razu spełnił. Znaczy z postanowieniami mam jedno, żeby się nie dać wkręcać redaktorowi Mazurkowi, ale to nie będzie łatwe do spełnienia. Ale myślałem o tym. Przeważnie mam postanowienia, których nie spełniam. A tym razem może się uda. Jadłem super chleb na 10-letnim zakwasie z Małopolski i z chęcią bym sobie sam taki upiekł. A nie myślałem, że z chęcią bym was zjadł jeszcze raz. Ja na przykład takie postanowienia mam co roku. No właśnie widzę. Mówiłem panu, że jak pan będzie sobie tak żartował, to się pan doczeka. Dobrze, to w takim razie porozmawiamy poważnie. Skoro pan jest chleb na zakwasie 10-letnim to nie jest poważne? Sympatyczny, to panie premierze, tak powiem. No bo jeśli wierzyć... I pan sobie dworuje, no i po co? To nie ja, to Polacy. Polacy sobie dworują z pana w ten sposób, że uważają, że jeśli już ma być premier z opozycji, to Władysław Kosiniak-Kamysz. Tak twierdzi 26% rodaków. Jeśli wierzyć sondażowi Ibris dla Rzeczpospolitej, 16% chciałby Pawła Kukiza lub Roberta Biedronia i uwaga, tylko co 10 Polak mówi, że jeśli już premier z opozycji, to Grzegorz Schetyna. A jakbym powiedział, że pan zostanie moim rzecznikiem, to wie pan, jakby jeszcze poszło do góry? To jest słabo płatna funkcja. Nie biorę. No ale to jaki zaszczyt. Dobrze, ale dziękuję za każde zaufanie, ale to nie sondaże wygrywają wybory, tylko trzeba wygrać na jesień wybory parlamentarne. A nie robicie takiej miny do Platformy. Ej, słuchajcie, a może by tak rzeczywiście, pamiętacie, kiedyś z Pawlakiem robiliśmy taki numer, że nie wygraliśmy wyborów, a to on został premierem. Nie, no to naprawdę każda partia ma ambicje, żeby rządzić i po to się idzie do polityki, żeby zmieniać rzeczywistość i tworzyć takie warunki życia i realizować swój program. Więc to jest naturalne, że każdy chce sprawować władzę, a nie być w opozycji, tylko do tego trzeba wygrać wybory i to jest dużo ważniejsze. Nie ktoś będzie liderem. A nie mówił pan tego Donaldowi Tuskowi, bo to on przecież rzucił jako pierwszy ten pomysł. Zdementował to. Jest rzecz najważniejsza. Nie kto będzie liderem teraz opozycji, bo ja nie chcę brać w wyścigu udziału, kto ma być liderem, bo mnie ten wyścig nie interesuje. Ja chciałbym, żeby liderem opozycji był naturalnie po wyborach Jarosław Kaczyński i to rozwiązuje sprawy i spory, kto będzie liderem. Ale wszyscy o tym mówicie w ten sam sposób, że liderem opozycji ma być Kaczyński. Na razie jego partia rządzi. No i właśnie to jest sygnał, no dobrze, że dzisiaj nie ścigajmy się na liderów, tylko zbudujmy wspólną listę do Europarlamentu. Dobrze, to za chwileczkę o Europarlamencie. No ale co by było, gdybyście wygrali? Czy Polacy nie mają prawa oczekiwać, że byłoby to samo, co zwykle? To znaczy jedno mówicie, drugie robicie. Nie. Tak było z wiekiem emerytalnym. Przypominam panu, że w kampanii 2011 roku zarówno PSL, jak i Platforma mówiły, że wiek emerytalny jest nie do ruszenia. Pan 26 kwietnia 2012 roku, kilka w zasadzie miesięcy po wyborach, mówił, że zmian demograficznych nie da się zatrzymać. Mamy prawo wyjść naprzeciw, zabezpieczyć przyszłość Polaków i pan podniósł wiek emerytalny. To padło w exposé premiera Tuska i zostało zrealizowane. I zostało zakwestionowane przez Polaków w wyborach i do tego nie ma powrotu. Panie prezesie, pan może teraz powiedzieć tu do tej kamery Polakom prosto w oczy. Nie, jak będę miał jakikolwiek wpływ, to moja partia już nigdy nie zagłosuje za podniesieniem wieku emerytalnego? My dostaliśmy żółtą kartkę. To rozwiązanie zostało zakwestionowane i nie będzie już takiego projektu w kolejnym Sejmie. Znaczy, jeżeli ktoś by go zgłosił, my go na pewno nie poprzemy. Czyli wy nigdy nie będziecie głosowali za podniesieniem wieku emerytalnego? Mamy inne propozycje dotyczące emerytury bez podatku, mamy połączenia ze stażem pracy, o co wnioskuje OPZZ, również Solidarność. I to są dzisiaj, moim zdaniem, będzie odejście w ogóle od wieku emerytalnego na rzecz stażu pracy. Dobrze, ja wszystko rozumiem, ale nie podniesiemy wieku emerytalnego. Ta zmiana została zakwestionowana przez Polaków. My przegraliśmy wybory, również w jakiejś części przez tą decyzję i wyciągnęliśmy z tego wnioski. Polacy zadecydowali inaczej w 2015 roku. Powrót do tego, co było przed 2015 rokiem, nie ma powrotu. Ma być lepsza, nowa Polska, a nie powrót do tego, co było, bo to zostało zakwestionowane. Chce pan iść do wyborów europejskich z Platformą, SLD, z Nowoczesną? Ja jestem zwolennikiem szerokiego porozumienia. Chciałbym, żebyśmy stworzyli szerokie porozumienie na wybory europejskie, bo one z godnym traktowaniem wszystkich partnerów, z godnym miejscem dla wszystkich, nie tak, że ktoś chciałby odgrywać tam rolę hegemona i być dominujący, tylko każdy łączy różne wartości. Akurat wybory europejskie są dobre, ponieważ ten wspólny mianownik, silna Polska w silnej Europie, myślę, dla wielu formacji jest do przyjęcia. Sławomir Neumann w tym studiu mówił, że tak, to byłby piękny chadecki blok. Ja się tylko zastanawiam, jak w tym chadeckim bloku zmieściłoby się SLD, jak zmieściłaby się Katarzyna Lugnauer. Mówił o porozumieniu Platformy z PSL-em. No, ale mówił o szerokim bloku. To stanowi bazę, bo jesteśmy razem w Europejskiej Partii Ludowej i to jest naturalne, że będziemy ze sobą rozmawiać. O tym bardzo konkretnie? Rozmawiamy. Ja nie mam, to pewnie jestem może tym politykiem, który nie ma problemów z rozmową z SLD, z Nowoczesną, z Platformą. Oczywiście Platforma jest tym partnerem naturalnym jako pierwszym, bo jesteśmy w Europejskiej Partii Ludowej, o której pan redaktor przed chwilą mówił. O wyborach jeszcze porozmawiamy, o tych i o następnych. Ma wrócić jeszcze do tego Sejmu, to jeszcze rok, ustawa o zwierzętach, która wzbudza wiele kontrowersji. Jednym z tych przepisów, który wzbudzał tam kontrowersje, był ten dotyczący trzymania zwierząt na łańcuchu. Czy pan jest za wprowadzeniem zakazu trzymania psów na łańcuchu? Jestem za tym, żeby to zakazać. Uważam, że już taki czas minął, nie ma takiej potrzeby. Naprawdę nie jestem ortodoksyjny w tych poglądach. Lider PSL-u mówi, że trzeba zakazać trzymania psów na łańcuchu. Tak. Pański elektorat w tej sprawie się łapie za głowę. Nie, myślę, że każdy tutaj może mieć swój pogląd na tą sprawę, ale trzeba zachowywać zdrowy rozsądek, trzeba dbać o zwierzęta. Prawdziwi gospodarze, dobrzy gospodarze naprawdę dbają o zwierzęta i wiedzą. To zdarzają się wyjątki potwierdzające regułę. To pełna zgoda. I naprawdę ktoś, kto zajmuje się zwierzętami, wstaje je codziennie rano, karmi, dba o nie. Obrządza. Tak, przeprowadza obrządek. Każdego dnia z nimi żyje przez cały rok. To naprawdę kocha te zwierzęta, dba o nie i jest najlepszym przykładem, jak należy robić. To powinno pana połączyć z Jarosławem Kaczyńskim. No i trzeba szukać też wspólnych elementów pomiędzy tymi, którzy nawet się bardzo różnią. Oczywiście tak, znaczy ten rok będzie rokiem wojny i trzeba robić wszystko, żeby te sygnały pokoju, jeżeli możemy znaleźć jakieś wspólne mianowniki, były z każdą stroną. A propos wojen, czy pan jest w stanie teraz powiedzieć jasno, twardo, nie, nigdy po wyborach parlamentarnych nie pójdziemy z PiS-em? Tak, nie poszliśmy po wyborach samorządowych, co wielu mówił, a patrzcie, ile będzie PSL-owców zdradzać, jak pójdą za tą władzą w sejmikach. Nie skusiliśmy się nigdzie. Nie jest to partner, z którym można budować jakiekolwiek dzisiaj porozumienia. Nie będzie koalicji PiS-u z PSL-em po wyborach. Nikt nie ma takiej ochoty. No, być może. Ja już słyszałem o tłumach działaczy, którzy mieli ochotę robić koalicję z PiS-em. Jakoś ich nie widzę. Nie, ale ja pytam o pana, nie o tłumy działaczy. Ja pytam nie o jakieś zdrady, czy nie jakieś przekupstwa, tylko o polityczną decyzję. Nie weszliśmy w tej kadencji, nie weszliśmy w sejmikach i nie wejdziemy w kolejnej. Dziś są urodziny Jamesa Bonda, znanego amerykańskiego ornitologa, nieżyjącego już, ale to on dał nazwisko bohaterowi najpierw powieści, a później filmów, bo Ian Fleming, autor tych książek, był też ornitologiem. Pan ogląda Bonda? Zdarza mi się. Nie jestem pewnie jakimś wielkim fanem, ale... A wie pan, że oni teraz robią casting na nowego Bonda? Ale i pan się zgłasza? Nie, myślałem o panu, bo pan powiedział, że jestem za gruby. To ja mogę być tam pańskim gierkiem. Byśmy połączyli to postanowienie noworoczne, że pan trochę schudnie i będzie jak nowy James Bond. Ja będę jak Sancho Pansa, drogi Don Kiszocie. To już nawet nie trzeba to już jest gotowy model państwo, do państwo występu. Widzą, hate stop i pod tym hasłem przebiegnie druga część naszej rozmowy. Ja to mówię jako lekarz, proszę państwa, bo muszę dbać o zdrowie tych, z którymi się spotykam. Lekarza zaprosiłem do studia. Sami państwo widzą, co ja mam z tymi ludźmi. Kłaniam się nisko. Dziękujemy, zapraszamy. Panie doktorze, w takim razie strzyka mnie tu. I co, i pomoże pan? Taki z pana lekarz, że pan w takiej sprawie nie pomoże, ale hejtować pacjenta. Nadzieję damy i nadzieja jest naprawdę matką podstawą. No, matką wierzących akurat. No dobrze, wierzących w cuda na kiju. Wisła Kraków. Słyszał pan o takim klubie? Znam, cierpię. Cierpi pan? Pan jest kibicem Wisły czy Krakowi? Pewnie bardziej bliżej mi do Krakowi, ale nie życzę źle Wiśle. To nie jestem... Nie życzymy im źle. Trzecia liga to jest naprawdę fajne miejsce. Chyba czwarta od razu miał. Moja Polonia jest w trzeciej lidze. Termalica Bruk-Bet Nieciecza. Ja wiem, tak. To jest też... To jest pański klub. 5 kilometrów od domu rodzinnego, więc naprawdę kibicujemy, trzymamy kciuki. Sekundę poważnie, bo ja mam takie poczucie, że to, co się dzieje w Wiśle, to jest to jest naprawdę Polska w pigułce. I polska piłka, i Polska w ogóle. Ale na jakim etapie jesteśmy, bo trochę się zgubiłem. Nikt nie wiem, że właśnie to jest najpiękniejsze, że to jest jak czeski film. Nikt nic nie wie, każdy coś ma. Ale pieniądze, bo miałem tak, widziałem gdzieś na Twitterze chyba, że pieniądze wpłynęły. Ale do kogo? A właśnie. Nie wie pan, teraz szukamy tego kogoś, do kogo te pieniądze wpłynęły. Nie no wie pan, ta historia jest po prostu jak operetka i to byłoby bardzo śmieszne, gdyby nie dotyczyło jednego z najstarszych, największych polskich klubów piłkarskich, tak. Prawda? 1906 rok. To niech mi pan powie, tak, Kraków, Andrzej Duda, Jarosław Gowin, Zbigniew Ziobro, no, Beata Szydło studiowała tam i pracowała, no, i pan, i w zasadzie... I że mamy i się zrzucić. I Smok Wawelski. Nie, chodzi mi o to, że tylu ważnych polityków, no, też, a Wisła Kraków... No taram, a były czasy, że nie było pewnie tylu ważnych polityków. Wisła była, święciła triumfy w pucharach europejskich. Nie, no to jest rok, przecież Maciej Żurawski, Kamil Kosowski, pierwsza Kamil Kosowski, zresztą swoją drogą szacun, naprawdę obiecał, że może grać tam nawet za darmo teraz. To chyba więcej jest takich osób. Chyba Jakub Błaszczykowski. A pan by wyskoczył tam w trykocie? Nie wiem, czy by chcieli nawet, żebym grał za darmo. To jest może problem. Ale bardzo chętnie. Jak będzie już bardzo kryzysowa sytuacja, to na bramce. To najgorsze z tobą na bramce. No brawo. Przynajmniej człowiek nie będzie tutaj ściemniał i mydlił oczu, że szczeli tam niejedną bramkę. Szczeli, ale mówi pan po krakowsku. No i to jest dobre świadectwo, że się nie wyzbyłem swoich naleciałości galicyjskich, z których jestem dumny. Dumny pan jest z galicyjskich. A jakie ma pan... Ulubione słowo? A no nie będzie. Proszę bardzo. Pytanie... Na kastlik. To jest naprawdę i to... I wie pan co, wydawało mi się, że znam niektóre słowa z polszczyzny, ale na kastlik? Na kastlik to jest szafka nocna. A, tak. Że niby taka przy łóżku. Tak, to jest na kastlik. Burżuazja miała szafki nocne, my to wie pan, na słomie spaliśmy. A, ja widzę tutaj wasze szafki, macie takie wypasione studia, te sprawy. Nie, studiu, wie pan, ale ja to prosto... Tak, z obrządku. Proszę pana, bardzo pana przepraszam. To mnie akurat, wie pan, jedynym politykiem PSL-u, który oprócz mnie wie, jak zaprząc konia do pługa i jeszcze orać, jest Jarosław Kalinowski. Znaczy Jarosław Kalinowski jest rolnikiem, ja jestem lekarzem. No i ja jestem dziennikarzem. On się nie będzie ze mną ścigał na to, jak mam leczyć, a ja nie będę się z nim ścigał, jak ma zaprzągać. Ale zaorać nie umiałby pan? Wszystko byśmy zrobili. A ja na przykład potrafiłem. A to ja... U babci, to jak pójdziemy za pługiem. Pan pójdzie za pługiem? Razem. Jak ja będę orał, to pan będzie co bronował? Dobrze, damy sobie radę, nie takie rzeczy. No tak, ale to... Ale wracam, oczywiście, łatwiej porozmawiać o tym, że Mazurek gruby, niż o tym, że się nie umie się orać albo kosić. Kosić nie umiem akurat, to przyznaję. Tutaj oczywiście, że ten stan, diagnozę postawienia pacjenta, który przeprowadza ze mną rozmowę, nie jest dzisiaj trudna. Przepraszam, mam pytanie do realizatorów. Czy możemy się jakoś pozbyć gościa w sposób dotkliwy dla niego i bolesny, bo obraża prowadzącego? Ja wskazuję drogę. Proszę państwa, właśnie Władysław Kosiniak-Kamysz jest jak drogowskaz, który drogę wskazuje, ale sam nią nie kroczy. To prawda, bo też muszę przyznać, że po świętach nie jest dobrze. Nie, u mnie, wie pan, ale ja przynajmniej, we mnie jest konsekwencja. Przed świętami nie było dobrze, a po świętach też nie jest dobrze. Czyli nie było... A jak kwitnę. Czyli czas radosnego oczekiwania, jakim jest Adwent, nie przyniósł efektu. Bo pan jest chudy, pan się musi sportować, żeby żyć długo, bo pan żyje powoli. A ja proszę pana, wie pan, ja tak podwójnie ADHD, to muszę i dużo jeść. To tak Władysław Bartoszewski, jak już tak, byliśmy razem w rządzie, mieliśmy spotkanie z seniorami i on tak pędził na to spotkanie. Ja ledwo co go mogłem dogonić, ja mówię: panie ministrze, panie profesorze, spokojnie, nie musimy się śpieszyć. On mówi: pan jest młody, pan może iść, ja już muszę biec. Widzi pan, ja mam to samo, ja muszę biec, dlatego już kończę tę rozmowę. Kłaniamy się państwu, a panu z życzeniami najlepszymi hate stop. Dziękuję bardzo i wzajemnie. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie.